brałam udział w kategorii 9-8 Q, 12-13 lat, dziewczyny. Dla mnie te zawody znaczą dość dużo, bo dzięki temu mogłabym się dostać do kadry dzieci, więc są też ważne, a poza tym no fajna zabawa też. Chciałem coś zdobyć, chciałem sobie też poćwiczyć. To jest jakby trening przed mistrzostwami też świata, żeby jakby jednak się przygotować, coś zająć na zawodach świata. Karate to dla mnie tak właściwie jest pasja, bo już od bardzo dłuższego czasu ćwiczę to. A akurat karate wybrałam dlatego, bo gdy miałam może 5-6 lat, gdzieś tak mniej, u mnie diagnozowano taką silną kośnawość kolan i płaskostopia i właśnie lekarz powiedział, że karate najlepsze właśnie. Jest to już 9. nasza edycja, jest to Międzynarodowy Puchar Krakowa w karate tradycyjnym, organizowany przez nasz klub. Jest to olbrzymia impreza, bo mamy tutaj 10 państw, prawie 1000 zawodników. O, nasi zawodnicy, którzy tutaj startują z krajowych klubów, reprezentują bardzo wysoki poziom, ale mamy też zagranicznych, którzy to są zawodnicy medaliści Mistrzostw Świata i Europy. Te dzieciaki prezentują przede wszystkim hart ducha, tak? Tutaj walczą ze stresem i prezentują się w jak najlepszej swojej odsłonie. Mamy kategorię 7 lat i młodsi do seniora, że mamy pełną obsadę w kategoriach. Karate to jest taki sport, który nie tylko buduje naszą sylwetkę fizyczną, nasz system mięśniowy, ale przede wszystkim bym powiedział, że buduje naszą psychikę, buduje to, czym jesteśmy, czyli nasz charakter.